wiadomości. Mariusz Stec. I Bartek Jakubowski. Witamy i zapraszamy z odcinka dojazdowego do pierwszego odcinka specjalnego pierwszej rundy Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Zapraszamy w programie, między innymi będzie dużo o sporcie młodych, o kartingu i Kia Lotus Race w wyścigach samochodowych. Będzie też relacja z niezwykle emocjonującego rajdu Eger, w którym wygrali Grzesiek Grzyb i Robert Hundla. Zapraszamy. Ceremonia startu na rynku w Świdnicy tradycyjnie zgromadziła mnóstwo kibiców i ponad 50 załóg. Rywalizacja rozpoczęła się w sobotę, w samo południe. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych tzw. patelni walimskich, czyli nawrotów na śliskiej kostce w Walimiu. To tam pierwsza na mecie zameldowała się załoga z numerem 1 – Łukasz Habaj, Jacek Spętany. Do nich też należało zwycięstwo na pierwszym odcinku specjalnym rajdu świdnickiego Krause. Drugi czas uzyskali Grzegorz Grzyb z Robertem Hundlą, trzeci był Filip Niwet z Kamilem Hellerem. Do prawy pięć ciąć brudne, stop rozstój prawą. 8-kilometrowy OS Rościszów Walin był jednak tylko rozgrzewką. Po trzech próbach niemal pewne było, że pierwsza runda RSMP przyniesie ogromne emocje. Na prowadzenie wyszedł Grzyb, ale Habaja wyprzedzał o zaledwie 0,8 sekundy. Niwet tracił do lidera 5 sekund. 1,6 sekundy straty. Dużo czy mało? Myślę, że biorąc pod uwagę, że to dopiero pierwsza pętla rajdu za nami, to raczej na pewno do odrobienia. Przed rajdem już wiedzieliśmy, że walka będzie taka zacięta. Byliśmy na to przygotowani. No i to tylko dodaje kolorytu całej imprezie. Mieliśmy przerywający samochód, tak? Od pierwszego zakrętu na Rościszowie czkał nam na każdym nawrocie, przeładowywała turbina, więc myślę, że to bardzo dobry wynik. Po pierwszym etapie, czyli 7 odcinkach specjalnych, pierwsza trójka mieściła się w niecałych 30 sekundach. Habaj tracił do prowadzącego Grzyba 25,3 sekundy. Trzeci, Jakub Brzeziński, 28,3 sekundy. Tuż za podium po sobotnich zmaganiach była załoga Jarosław Kołtun i Reneusz Pleskot. Ich strata do lidera przekraczała minutę. Dohamowanie, lewy trzy nawrot, koniec, zacisk, syf. Nie zawiedli się z pewnością kibice czekający na powrót Macieja Rzeźnika do Mistrzostw Polski. Kierowca z Rzeszowa, pilotowany przez Bogusława Browińskiego, zajmował 5. miejsce. Był prawy liderem 3, klasy Open N. 50, lewy max do max, lewy max do max i 50 prostój. Rzeźnika goniła załoga Moto Wiadomości Mariusz Stec, Bartłomiej Jakubowski. Drugie miejsce w klasie Open N i szóste w klasyfikacji generalnej po pierwszym dniu. W stawce załóg ścigających się samochodami napędzanymi na jedną oś prowadzili Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec, ale Dariusz Poloński i Grzegorz Dobosz nie zamierzali odpuszczać. Ze Świdnicy przenieśmy się na chwilę do węgierskiego Egeru. Tam Grzegorz Grzyb i Robert Hundla rozpoczęli walkę o mistrzostwo Słowacji. Rajd Eger był łączoną rundą mistrzostw Węgier i Słowacji. Liczba kibiców na starcie imprezy zaskoczyła polskich zawodników. Kilkanaście tysięcy fanów robiło wrażenie. Jeszcze większe zrobili Grzegorz Grzyb i Robert Hundla. Aktualnych mistrzów Węgier, Norberta Herciga i Igora Batigala, pokonali o pół sekundy. Dohamowanie lewy trzy z uwagą. Wir. To odepnięcie prawy pięć, nie ciąć czasny. 140, hamowanie w lewy 4, mega zacisk, nie ciąć. Ta różnica na mecie rajdu Eger z pewnością zapisze się na długo w historii imprezy. Grzyb i Hundla prowadzą w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Słowacji. A 14. Egerroli győztesének, aki nem más, mint a Ford Fiesta erőtöse, Grzyb, Grzegorz és Hundla Robert. Grzyb i Hundla mają na koncie Mistrzostwo Słowacji. Na tytuł w krajowym czempionacie wciąż czekają. Wracamy do Świdnicy i pierwszej rundy Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Przypomnijmy, po pierwszym dniu na podium rajdu świdnickiego Krause byli Grzegorz Grzyb z Robertem Hundlą, Łukasz Habaj z Jackiem Spętanem i Jakub Brzeziński z Bartłomiejem Bobą. 25-sekundowa strata Habaja z pierwszego etapu wynikała z przebitej opony na 5. odcinku specjalnym. W niedzielę załoga Habaj Spętany
raczej pogodzona z drugim miejscem, musiała się pilnować przed atakiem Brzezińskiego. Mistrz Polski spadł na trzecią pozycję po 10 OS-ie i być może gdyby nie szaleńcza pogoń, utrzymałby ją już do końca. Na przedostatnim odcinku Habaj wypadł z trasy i nie ukończył rajdu. Kierowca i pilot na szczęście wyszli z wypadku bez szwanku. Lewy 4 nie ciąć. Tym samym drugi w rajdzie był Jakub Brzeziński. Łukaszowi się nie udało, no bardzo żałuję tego, że tak wyszło, bo mogła być fajna walka. Zobaczyłem go gdzieś w jednej czwartej odcinka, że niestety doszło do wypadku, nie mogłem się kompletnie potem pozbierać. Na trzecie miejsce awansowali Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. No tak, jest faktycznie to podium, natomiast zawsze trzeba podchodzić do tego z takim umiarem, że jest ono podyktowane błędem rywala, czyli Łukasza, który niestety dzisiaj wypadł z drogi i awarią techniczną i brakiem w dniu dzisiejszym kolegi Filipa. Prawie jeden, do lewej jeden, do prawej jeden przyciąć, 140. O podium otarli się Maciej Rzeźnik i Bogusław Browiński. Wygrali jednak klasę Open N. Cieszymy się, bo wygraliśmy klasę Open, przyjechaliśmy na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej, więc jak po tak długiej przerwie jest to świetny wynik. Z powodu awarii musiała wycofać się na 11 OS-ie. Prawy jeden do lewy jeden. Coś tu się pali w hamulce. Nie, motor. Nie? Cholera, motor. Do lewy max. Tutaj ok. Dobra. A wygrali Grzyb i Hundla. Wywieźli ze Świdnicy komplet punktów, także bonus za zwycięstwo na Power Stage, czyli 12 odcinku specjalnym na ulicach miasta. Opony, które dobieraliśmy, nigdy nie były trafione, bo warunki były tak zmienne, że raz pasowały te opony, raz nie. Także no, było ciężko, ale cieszę się, że potrafiliśmy się odnaleźć w tych trudnych warunkach, bo to świadczy o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani. Do końca trzymała w napięciu rywalizacja w klasie 2WD. Ostatecznie Gabryś przegrał z Polońskim o 4,5 sekundy. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że zajęli bardzo wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej rajdu, odpowiednio 5 i 6. Przede wszystkim przez cały rajd goniliśmy się naprawdę na sekundy i nie było ani chwili na odpoczynek. Na odcinkach dawaliśmy z siebie wszystko, było raz trochę lepiej, raz trochę gorzej. No końcówka dla nas, budujące. Darek narzucił bardzo ostre tempo, tak więc no, dogonił nas. Nie byliśmy w stanie jednak utrzymać tego pierwszego miejsca i minimalnie przegraliśmy. Proszę Państwa, pukamy do góry. Wspaniały rajd. Doświadczenie w rajdach czy wyścigach zdobywa się latami. Mistrzowie wynieśli je na przykład z kartingu. Przedszkole motorsportu, tak nazywany jest karting, uczy m.in. szacunku do rywala. W Zielonej Górze ruszył Rotax Max Challenge Poland. Oprócz krajowej czołówki pojawili się też goście z Litwy, Białorusi i Ukrainy. A wśród nich kolega Roberta Kubicy z tras rajdowych, Juri Protasow. Ukrainiec był najszybszy w sobotnim wyścigu w kategorii DD2 Masters. Juri w zeszłym roku startował jeszcze w rajdach. W tym roku wybrał karting. Jedzie w kategorii DD2 Masters. Jest to kategoria od 32 roku życia. Wiem nawet, że Robert Kubica, ponieważ miałem z nim kontakt, też mu kibicuje, bo cały czas wysyłał SMS-y, jak tam Juri i jego syn, ponieważ też jeździ jego syn w kategorii najmłodszej, w kategorii mikro. Także naprawdę rozwijamy się. Pierwsi na starcie stanęli kierowcy kategorii Senior Max, w której przez cały weekend rządzili Wiktor Weleziński, Jakub Greguła i Dawid Dziocha. Zwycięstwami podzielili się Greguła i Weleziński. W Junior Maxie świetnie zaprezentowali się Mateusz Pyłka i Piotr Wiśnicki. Bardzo dużą grupę stanowili w Zielonej Górze uczestnicy pokazów. Za kierownicami gokartów mogą zasiąść nawet czterolatkowie bez licencji sportu kartingowego. Wymagane są jednak ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. Gokarty mogą być wyposażone w silnik o mocy do 50 cm sześciennych. Coraz większą popularnością cieszy się kategoria hobby, skierowana do dorosłych, nielicencjonowanych kierowców. Wystartowało kilkunastu takich zawodników. Kolejne dwie rundy Pucharu Rotax Max Challenge Poland odbędą się na przełomie kwietnia i maja w Bydgoszczy. Zawody uważam, że przebiegły naprawdę bardzo w fajnej atmosferze, sportowej przede wszystkim. Co prawda pogoda nam trochę spadała figla, ponieważ od pierwszego treningu w dniu dzisiejszym padał deszcz. Natomiast zawodnicy są bardzo zadowoleni i uważam, że
jest wszystko bardzo dobrze. W ostatnich latach młodzi zawodnicy przechodzili z kartingu do wyścigowej serii Kia Lotos Race. Na węgierskim Hungaroringu startuje 11 sezon. Tegoroczne mistrzostwa Kia Lotos Race zapowiadają się bardzo intensywnie. Od kwietnia do października organizatorzy zaplanowali 6 rund. Będą dobrze znani starzy wyjadacze kontra nowi, bardzo młodzi kierowcy, o których można spodziewać się wszystkiego. Do tego nowe tory i nowy wyścigowy samochód. Ani zawodnicy, ani kibice z pewnością nie będą narzekać w tym sezonie na brak emocji. Aktualny mistrz Polski Karol Urbaniak mówi, że nie może się doczekać. Uczestnicy tegorocznych mistrzostw będą brać udział w 18 sesjach kwalifikacyjnych i 12 wyścigach. Oznacza to pokonanie prawie 1500 km w wyścigowych warunkach. Ekipy serwisowe w tym czasie pokonają dystans około 10 tysięcy km. Sezon, tak jak rok temu, rozpoczyna się na Węgrzech. Zawodnicy Kia Lotos Race będą startować razem z samochodami serii WTCC, czyli Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych. A na koniec rajd, w którym uczestnicy nie muszą martwić się o gorącą atmosferę. Wyręcza ich pogoda. Abu Dhabi Desert Challenge był rundą Pucharu Świata w rajdach terenowych. Dla kierowców drugą motocykliści i quadowcy sezon rozpoczęli. Rafała Sonika przedstawiać nie trzeba. Wygrał na quadzie rajd Dakar, 4 razy triumfował w Pucharze Świata. Na zwycięstwo w Abu Dhabi Desert Challenge czekał 2 lata, ale wreszcie się doczekał. Wywiózł ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich komplet punktów. Człowiek wygrywa nie wtedy, kiedy zrobi coś spektakularnego, tylko kiedy nie popełni żadnych istotnych błędów. Wtedy margines do ideału jest najbliższy. W klasyfikacji samochodów na 5. miejscu zakończył Jakub Przygoński z belgijskim pilotem Tomem Kolsulem. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor zajęli 8. miejsce. Dużo pewniej się czuję w tej chwili na wydmach. Nie będę się już ich bał i będę wiem, co trzeba zrobić w danym momencie, żeby się albo nie zakopać, albo przetrwać i dalej jechać. Aron Domżała i Szymon Gospodarczyk byli najlepsi w swojej klasie. W klasyfikacji generalnej uplasowali się na 11. miejscu. Tuż za nim załoga Maciej Domżała, Bartłomiej Boba. W tym programie to wszystko. W następnym m.in. pierwsza runda Kia Lotos Race i relacja ze startu polskiej załogi Hubert Ptaszek-Maciej Szczepaniak w rajdzie Argentyny. Do zobaczenia.